Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zostaw subskrypcję oraz dzwoneczek. Z góry dziękuję. Yo, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Aworski, a dziś jesteśmy w 7 odcinku, ostatnim odcinku z naszego maratonu halloweenowego na moim kanale. Dokładnie, jak obiecałem, tak zrobiłem, dzisiaj przechodzimy mapkę halloweenową, co mówię mapkę halloweenową, horrorową po prostu, mapkę horror, która właśnie jest na Minecrafta Pocket Edition i tyle w sumie. Ta mapka się nazywa Fear. Tutaj mamy zasady, włączyłem wcześniej. Jest tutaj napisane, że na mapie chyba trzeba znaleźć 8 toreb. Jak czytałem opis, to właśnie tam było tak napisane, że trzeba znaleźć jakieś 8 toreb i tyle w sumie. Dobra, tutaj mamy resource map, więc możemy sprawdzić to. Masz klucz, w sensie klucze to są iron swordy. Okej. Nie jestem pewien, czy... A tu mam klucz, okej. Żelazny miecz. Dobra. Teraz zasady mapy. Klikamy w to. Graj na adventure. Ale dużo zasad. Nie cheatuj. Powodzenia. Nie wiem, co to znaczy make... make sure the follow in the... Chyba kieruj się instrukcjami i mam włączyć 0 oświetlenia i 50 na screenie. Okej, dobra. Więc musimy wyłączyć to. Okej. W ustawienia wchodzimy. I teraz na sam dół. Na sam. No nie, co ja robię? Halo. Myk, myk i zjeżdżamy na sam dół. Okej, ej, halo, zero ma być. Okej, dobra. Jest przygodowy, 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 poziom trudny. A jaki miałem mieć? Jaki miałem mieć poziom? Adventure. Okej, jest przygodowy, dobra. Jest poziom trudny. Tutaj mamy pokazane, jakie jeszcze tam mapki ten ziomek stworzył. Tutaj jest... cała ta mapa. Dobra, lecimy. Jak jesteście teraz tutaj, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. Fear. O kurcze. No, cóż, szkoda, że nie znam angielskiego, bo jakbym znał, to byłoby spoko. Game loading. Ładowanie gry. Okej, tutaj jest start map. Jezus Maria. Dobra, okej, okay, I'm now need... okej, okay, muszę teraz poszukać 8 toreb. Nie skacz na torbach. No, tutaj jest napisane, żeby nie skakać na torbach. Okej, okay, więc szukamy toreb. Nie wiem za bardzo w jakim celu, bo jestem troszkę tłumokiem takim z angielskiego, więc no tak średnio bym powiedział, tak średnio. Mamy tę najniższą jasność i nie wiem, w czym mi ona ma pomóc. No ale cóż. O kurcze. O kurcze, ale kozak. Znalazłem żelazną siekierę. Wow. Dobra, schodzimy na dół. Ale tu coś szumi. Ale tu coś szumi, jak nie wiem, to tak przeszkadza. Tu jest okno. Dobra, nie wiem, czy mogę z niego wyjść. Ale no, nie będę wychodzić, spróbuję tutaj drzwiami wyjść, jak na porządnego człowieka przystało. Prawdopodobnie tutaj będę tak się bał na tej mapie, jak nie wiem. Każda mapa horrorowa, Jezus Maria. Każda mapa horrorowa jest zła po prostu. A my tu musimy szukać tych toreb. I w sumie nie wiem, gdzie są te torby. Zapewne by nam nie powiedzieli. Tu lodówka. Okej. Niczego tutaj nie ma. Klucz, okej. Dostałem klucz. Jest dobrze. Może tutaj coś będzie? Nie, niczego nie ma. Dobra, idziemy stąd. To
Torba? Nie, to nie torba. A to co? Nie wiem, to jakiś blok. Boże, jak tutaj szumi. Jak cholera. Nie rozumiem tej mapy. Czemu tutaj tak szumisz? Mam klucz i jest dobrze, bo chyba będę musiał otworzyć te drzwi. Ale ja tymczasem jeszcze pójdę tutaj. Sprawdzić, co tutaj się może kryć. Nie mogę otworzyć tego, okej. Okay. Jezus Maria! Boże, ja się boję, serio ty. Okej, okay, mamy torbę. Jedna torba jest z nami. Okej, okay, jest tu jakieś tajemne przejście? Nie ma. Dobra, więc idziemy stąd. Nie wiem właściwie po co otworzyłem te drzwi. Nie wiem właściwie jak będzie wyglądać ten cały horror. Jesteśmy w łazience. Okej. Okay. Bo w sumie jak na razie nic mnie nie śledzi i chyba jest dobrze. Ale zaraz jak coś... Jezus Maria! Jezus! Dobra. Tutaj niczego nie było. Mamy kolejną torbę. Jest dobrze. Jezu. Nic się nie zdarzyło. I musimy chyba iść do góry, ale ja tam nie odkryłem jednej części tej mapy, dlatego wracam się do tyłu, a tak nie powinno się robić, bo to podobno przynosi nieszczęście. Myk, tutaj. Okej. Okay. Nie niszcz, nie wiem czego, ale no cóż. Ups, tutaj coś się popsuło. Dobra, tutaj niczego nie mamy, więc zamkniemy to. Idziemy stąd i idziemy w tą stronę. Tutaj już niczego nie znajdziemy raczej. Drażni mnie ten taki dźwięk tego samolotu. Nie wiem co to jest w ogóle, ale wkurza. Jezus Maria. Weź, przestań, ja stąd idę. Naprawdę, ja stąd idę. Ja nie chcę z tobą mieć żadnego do czynienia, ziomeczku. Dobra, mamy kolejną torbę. Jest dobrze. Idziemy w prawą stronę. Prawa strona zawsze obroni mnie przed czymś złym. Kolejna torba, jest dobrze. Mamy już cztery... Jezus Maria! Przestań ty... Jezu, ty ciulu zasrany. No, nie wierzę. Okej. Nie wiem dlaczego, ale nie mamy kluczy, a ja i tak to otwieram. Mamy klucz. Jest dobrze. Nie wiem, czemu ja się tak boję tych map. Nie powinienem się bać, co nie? Tutaj coś chyba zbugowało. Powinien być jakiś jumpscare, ale niczego nie było. Na szczęście. I dobra. Spoko. Tutaj powinienem chyba otworzyć to. Da się? Nie da się. No cóż. Dobra. Idę stąd. Idę jeszcze tutaj zobaczyć. Nie, tu niczego nie ma. Więc lecimy sobie dalej. W tą stronę. W tą stronę trzeba iść. Tej ziomeczki dalej nie ma. Jak nie było, tak nie ma. I dobrze jest. Dobrze jest. Bo mi ona niepotrzebna do niczego. Ja tutaj nie chcę mieć z nią do czynienia. Dobra, słyszę coś się pali. To jest najgorsze. Mam 5 toreb już. Boże. To jest źle. To jest złe, takie złe. Jezus Maria, weź przestań. Cię zaraz zabiję. Och. Kurczę, nie wierzę w to. Nie wierzę w tą mapę. Mamy kolejny klucz, więc jest dobrze. Jezu. Czemu ona mi to robi? Czemu ten duch mi to robi? Jest to może torba? Ja nie chcę tak żyć. Nie chcę tak żyć. Jezu, to jest najgorsze, bo jeszcze ten taki dźwięk creepy jest, a no ja nie lubię mega takiego czegoś. Tutaj coś jest? Nie wiem. Ja nic nie widzę praktycznie. Dobra, otworzę to tak. Żeby niczego nie widzieć. Jest tu torba? Nie ma torby.
Jest torba. Dobra, mamy już szóstą torbę. Więc zaraz prawdopodobnie wygramy to. Uff, Boże, myślałem, że już tutaj będę musiał się wracać do tego ciemnego pomieszczenia. Dobra, ja tam nie idę. Ja tam nie idę. Ale muszę. Mamy klucz. Jak złapię pewnie klucz, to mi się zamkną drzwi. Wiedziałem. Wiedziałem, że się zamkną. Aaaa, ty, już spodziewałem się ciebie, dlatego tego nie zrobiłem, nie wystraszyłem się ciebie. Jesteś mało przekonywująca. Już znam twój trik. Dobra, wracamy się. Prawdopodobnie musimy iść tam do drzwi. Mamy trzy klucze. Może tutaj jest jakiś ten... Tutaj są jakieś drzwi? Nie ma tutaj żadnych drzwi. Okej, dobra. Więc wracamy się. Mamy trzy klucze i jeszcze dwie torby nam zostały. Okej, jest dobrze. Może na dół musimy gdzieś zejść, ja nie wiem za bardzo jeszcze. Okej, tutaj niczego nie ma. Myk, myk, no nie mogę tego otworzyć, no czemu, halo? Co tam jest? Locked. Dobra, to jest zamknięte, czyli no, po prostu zablokowane jest. Dobra, włączymy sprinta, może musimy iść na dół. Też mnie irytuje troszkę to, że mamy właśnie slowness włączone. Jeju. To jest najgorsze. To jest właśnie najgorsze. Dlaczego tak się dzieje? Może tutaj musimy wejść? Dalej jest dzień. Więc nie trzeba się bać. Gorzej będzie, jak będzie noc. To już będzie przesada lekka. Ale trzeba. W ogóle mordy, jeżeli jesteście tutaj nowi, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale, byłoby mi bardzo, bardzo milutko. Niezmiernie miło by było, jakbyście właśnie strzelili tą łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale. I tyle w sumie. A tutaj jak widzę, no nie ma nigdzie żadnego przejścia i o co chodzi? Mam te klucze, po co mi one są w ogóle? Nie rozumiem tego. Jest napisane Locked. No ale jak... Powinienem wejść normalnie sobie tam w te drzwi, bo mam klucz i nie rozumiem za bardzo tego, o co chodzi. No, a więc mordy, jakbyście mogli, zostawcie koniecznie... O, Jezus ma... Cicho bądź, nie śmiej się, zamknij się, ja cię nie chcę. To był prank, naprawdę, nie. Co ty tutaj robisz? Nie rób mi niczego, błagam cię. No nie. Dobra. Tutaj niczego nie ma, jak widać. To muszę chyba zejść znowu na dół. Ta ziomeczka, błagam cię, ziomeczku, nie bij mnie, nie atakuj mnie. Ja jestem przyjaźnie nastawiony do ciebie. Jezus Maria, ja się boję teraz w każdy kąt zaglądać, bo kurczę, to jest najgorsze właśnie. Jeżeli spojrzę, a tu nagle będzie ona. Czy to on? Duch! Dobra, tutaj niczego nie ma. Okej. Myk. Myk, tutaj byliśmy. Dobra, więc to niepotrzebne. Niepotrzebnie tu w ogóle schodziłem. Są tu gdzieś jakieś drzwi, których nie przeeksplorowałem? Raczej są. To jest właśnie złe. Że czegoś, na przykład do czegoś nie wszedłem. Dobra. Wchodzimy znowu do góry. Niczego tutaj nie ma, jak na razie. Jak na razie to niczego nie ma. Jesteśmy w łazience. Dobra. Kurczę, ja się naprawdę boję tej mapy. Ja się tak niezmiernie boję tej mapy, jak nie wiem. Nie wiem, co teraz mamy zrobić, tak naprawdę, bo nie ma tutaj żadnych podpowiedzi, niczego. Tu jest ten klucz lewitujący już. No ale nic nie zrobimy. No nic po prostu nie zrobimy. Coś zaczyna się palić. Nie wiem, co ja mam zrobić. Może tutaj? Nie no, niczego nie zrobię praktycznie. Dobra, idziemy w tą stronę. Nie wiem, czy tutaj coś jest. Czy tutaj czegoś nie ma. Nie wiem. O nie, tu można iść.
Czekaj. Myk. To jest do góry wejście. Nie gadajcie, dobra, wiecie co, ja zrobię sobie jednak jasność powiększę, bo ja nic praktycznie nie widzę. Cóż, oszustwo, bo oszustwo, ale ja nic praktycznie nie widziałem. Przepraszam was. Tyle szukania. Ja nic praktycznie nie widziałem. Jezus Maria! Nie. Zamknij ryj. Jezus Maria. Ja się boję, naprawdę ja się boję. Ja się boję tej mapy jak... Kurczę, nie wiem. Dobra. Mamy kolejny klucz. Jest dobrze. Niezmiernie dobrze, kurde! Ty gnoju! Których ty próbujesz mnie wystraszyć. Ja mam takie ciarki na plecach. Dobra, znaleźliśmy kolejną. I spróbuj wyjść. Pal gumę, że się ciebie nie boję. Jak znalazłem klucze, to teraz możesz mi naskoczyć. Dobra. Myślałem, że zamknęli mi drzwi za sobą, więc ja już bym znał ten trik. Żeby się nie wystraszyć, oczywiście. Dobra. Co tu jest napisane? Że pozbierałem 8 kluczy, w sensie 8 toreb. W sensie, że nie, no po prostu... Uciekaj stąd chyba. Dobra, uciekam stąd. Spróbuję przynajmniej, ale prawdopodobnie na dole tutaj będzie już ta typiara, więc ja się boję, naprawdę, ja się boję. Cicho, ona tu zaraz będzie. Zaraz tu wyskoczy. Myk. Boże, jak ja nienawidzę horrorów, jak ja naprawdę nienawidzę horrorów. A ja staram się, kurczę, nagrywać to, bo kurczę, no co będzie, jak ja nie nagram? Co będzie? No nic nie będzie. Dobra, uciekamy stąd. Uciekamy stąd. Gdzie jest wyjście? Halo? Czy to jest wyjście? To okno? No nie, to nie jest wyjście. Co ja teraz zrobię? Halo mordy, powiedzcie mi, gdzie jest wyjście? Ja nie wiem, gdzie jest wyjście. Kurczę. Dobra, tu jest ta kuchnia. Tutaj niczego nie było. Znalazłem 8 toreb. Ja myślałem, że to mnie przeteleportuje od razu. Jak będę miał 8 toreb, a tu nie ma. Nie ma łatwo. Kurczę. Może tutaj w tej kuchni będzie jakieś tajemne przejście? No nie ma niczego, kurczę mordy, pomóżcie mi. Zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Napiszcie, że jestem nowy na kanale. No. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu... Tutaj może jest wyjście. Tak, to jest wyjście. Dokładnie. Nie no, oczywiście nie. A może to jest wyjście? O! Tak! The end! Okej! Okay, przyszedłem! Ale kozak! Dobra! Ty jesteś najgorsza! Co to za dubstep? O co chodzi? W Minecrafcie? O co chodzi? Dobra, a więc co? To by było tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. I tyle w sumie. Dziękuję wam za ten cały maraton tygodniowy, który... razem przebyliśmy. I co? To by było tyle z tego odcinka. Na razie, cześć. Do następnego odcinka. Hej.